Poczek go, poczek! Bardzo dobrze, pałować go. Nie ma, co to ma być? Jak na Białorusi teraz? Pałujemy. Pałujemy, o, proszę bardzo. Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Didi, a to jest Prison Simulator. Chciałem powiedzieć Prison Architect. Prison Simulator, wracamy do naszych więźniów, wypuściliśmy z cel w ostatnim odcinku, więc dzisiaj ich sobie policzymy. Do tego mamy specjalne urządzenie, licznik. Także zróbmy to sobie. Tutaj jakiś wykrzyknik jest, to za chwilę Kyle coś chce powiedzieć. Liczymy sobie więźniów, czy wszyscy wyszli z cel. Tu powinno ich być 16, a na kogo wypadnie? Ten się dupą do nas odwrócił, ale niech będzie. Jest i Artur Szymczak, mamy Szymona wiernego. Szymon, kurde, zbudowany jesteś, nie powiem. Tutaj mamy Jacka, Bober Borys, Maniek Kurczaczek, agresywny Maniek. Tutaj mamy, kogo tutaj mamy? Kromkę, co ty tu Kromka mówisz? Niuch, chyba ktoś się zesrał. Oj, Kromka, na pewno nie ja. Everest. Ten nie chce być z celi. Zaraz do niego podejdziemy. Ten także. Tego liczyliśmy, tak? Dobra. Zobaczmy, co on ma do powiedzenia nam w ogóle. Ma sprawę. Załatwisz mi coś? Zależy co. Potrzebuję strzykawkę na wczoraj. No jasne, już ci załatwiam. Nie ma na to czasu. To odezwij się, jak go znajdziesz. Kto to w ogóle? Kyle. Kyle, na co ci strzykawka? Całe życie z debilami. Na co ci strzykawka, Kyle? Musimy porozmawiać z... Kto to jest? Z Sikorą. Sikora, jaki ty kuderlak jesteś. Dlaczego nie jesteś jeszcze na zbiórce? Bo źle się czuję. W takim razie zgłoszę to naszemu lekarzowi dyżurnemu. Nie trzeba, wiem co mi jest. Zaraz mi przejdzie, po prostu poleżę sobie. Niech ci będzie, ale będziemy się mieć na oku. Zaznaczę ci obecność. Dzięki, empatia u klawisza to rzadka cecha. No dobra, zaznaczymy go. 14. Jednak jakoś nie policzyłem. No chyba jego nie policzyłem. Kyle'a chyba nie policzyłem, ale nie jestem pewien teraz, kurde. Tutaj jeszcze ktoś. Kto tu nie wyszedł jeszcze? Co tu się dzieje? Tobel. Czemu nie wychodzisz? Już zbiórka, co ty tu jeszcze robisz? Przepraszam, przepraszam, ale nagle mnie przycisnęło. Przycisło. A on na kiblu siedzi. O nie. Znowu coś się nie tak z jedzeniem na stołówce? A, to zawsze, żadna nowość. Rozumiem, to cię zliczę. Dziękuję, że pan rozumie. Dobra, zliczymy go 15, a powinno być 16 chyba, tak? Kurde, nie wiem czy jego policzyłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A ten jeszcze nie wyszedł, tego nie policzyłem. Kto tu nie wylazł? Mosiek, zbiórka. No wiem. To czemu nie jesteś przed celą? Bo siedzę na klopie. To widzę. To po co się głupio pytasz? O nie. Źle zaczyna się twój dzień, Pobi. Czekajcie, a pobijemy, a co? Co to ma się znaczyć? Co się patrzysz? Na zbiórkę, już, powiedziałem. Kurde, jeszcze się stawia? O nie, krótkofalówka. Paralizator. Paralizator szybko i skutecznie obezwładnia. Okej. Chodź tutaj, Mosiek. Już ja cię załatwię tutaj. O, proszę bardzo, bierzemy pałę. I na zbiórkę. Kurde, wleciał do kibla. Tak to się dzieje, jeżeli nie... Co ty, jeszcze się stawiasz? O ty gnojku, ja cię tu zaraz... Nie ma. Bierzemy krótkofalówkę i kara. Karę mu zarządzamy. Mosiek idzie do... czekajcie, żeby on mnie nie atakował teraz. Za twoje naganne zachowanie zostaje przydzielona ci kara. Które zachowanie? Kara izolatki, zakaz opuszczania celi, zakaz przepustki. Zakaz wykonywania telefonów. O właśnie, to. Masz zawieszony przywilej wykonywania telefonów. Proszę bardzo. Jak mam już za coś być karany, to wolę mieć lepszy powód, na przykład to. O ty gnojku, o nie. O nie, ja cię tutaj zaraz załatwię, czekaj. Gaz pieprzowy. Wypróbujmy sobie gaz. Gaz. Ograniczona pojemność. Poczek go, poczek! Bardzo dobrze, pałować go. Nie ma, co to ma być? Jak na Białorusi teraz. Pałujemy. Pałujemy, o, proszę bardzo.
Mosiek. I do celi. Już. Do celi, mówię. No, no dalej się stawia. Do celi. No, nos złamany, ale się posłuchał. Dobra. Słuchajcie, albo. Aha, bo my mamy strasznie mało życia, widzę. Na czerwono wszystko nam się świeci. No i co teraz ja muszę zrobić? Lista, sprawdzenie. Mosiek. A, Mośka miałem policzyć jeszcze. Gdzie jest ten licznik? Tutaj jest licznik. Dobra, mamy Mośka. Zadanie zakończone. Czas wolny. Teraz jest twój czas wolny. Możesz go wykorzystać grając w minigry oraz przede wszystkim na wykonanie zadań pobocznych. Dobra, zadanie jest zakończone. Wszyscy są w celach. Czyli teraz chyba powinienem te cele zamknąć, nie? Na pewno. Cele zamknięte. Nasi aresztanci są w celach. Tak? Wszyscy są w celach. Wszyscy są w celach. Dobra. No tu będzie więcej można aresztantów umieścić. Jak wyjdzie pełna wersja gry. Dobra, pójdziemy sobie teraz... Czekajcie, twoje kieszenie. Weź mi ręce zwykłe. Pójdziemy sobie zjeść co, bo nasze zdrowie szwankuje. Także tutaj gdzieś były te... Co tutaj mamy? Czekajcie, zobaczmy. Ja chcę sobie... Drzwi, tutaj nie wyjdziemy. Izolatka. O, fajnie. Tutaj cele blok A, dobra. Idziemy sobie coś podjeść, bo... Kurde, że kiepsko ze zdrowiem naszym. Czy możemy sobie wejść po prostu tutaj do kogoś? Możemy. Chyba jacyś inni, ciężsi przestępcy. Czekajcie, co to jest napisane? Co to za blok jest? Nie jest napisane. O, mamy żarło tutaj, więc przydałoby się coś kupić. Ile mamy? Stówę, dobra. Może jakiegoś batonika. Kup batonika. A, tu ile sztuk? Dobra, weźmy 5. 5, czyli będzie 25. No i coś do picia może jeszcze, co? Batonik mleczny, nie, no, weź mi. Aha, muszę dwa razy kliknąć. Sok multivitaminowy. Za 30, ojej, jaki drogi, ale jeden sobie weźmiemy, spoko. Kieszenie sprawdźmy sobie, ja bym chciał sobie to wypić. Wypij. No i zdrowie odnowione. Dobra, teraz zobaczmy sobie mapkę, gdzie ja mogę pójść. Szkoda, że nie można jej przybliżyć. Cele, stołówka, pokój przeszukań, spacerniak. Czy ja mogę tam się... teleportować? Chyba nie. Dobra, chodźmy na tą siłownię, 85 metrów. Albo na strzelnicę, o, ja chcę sobie postrzelać. Czekajcie, bo tutaj jest strzelnica, tak? Nie, to jest za ścianą, dobra. 32 metry. Chodźmy tutaj do strzelnicy. Pokój socjalny. Tutaj ty i twoi koledzy możecie odpocząć od stresującej pracy. Rozejrzyj się za dostępnymi rozrywkami, jak gra w karty lub wrzutki. Pograjmy sobie wrzutki. O, spoko. Jak ja mogę sobie pograć wrzutki? Stąd mogę coś wziąć. Są nasi znajomi. Matt Simmons. Oczywiście pączki. Parę łyków kawy i wracam do patrolu. Dobra. Jakie te rzutki mogę sobie pograć? Ja chcę rzutki sobie pograć. Ech. Nie wiem. Nie wiem, sprawdźmy sobie inne rzeczy. Tam mamy strzelnicę, ja to nie mogę wejść. Chodźmy do tej siłowni jeszcze. Przesuń się w kolej. Pokój przeszukań. Tu jest siłownia. Dobra, czy ja mogę wejść sobie na dwór? Mogę. Znaczy, w sensie, ja już tu wychodziłem, ale... Tu mogę wejść. Dobra, spoko. A to ja z więźniami mogę poćwiczyć? Kogo my tutaj mamy? Chodź tutaj. Opowiedzieć panu anegdotkę? Pewnie. Jest to anegdotka... Boże, nie umiem przeczytać. Jest to anegdotka o chłopcu, który stracił rękę w wypadku samochodowym. Mimo to strasznie chciał się uczyć judo, więc znalazł mistrza, który zgodził się go uczyć. Ale ten mistrz... Muszę już iść, bo to jest nudne. Kiedy jeszcze nie skończyłem? Goń się. Dobra, czy ja mogę sobie poćwiczyć? Mogę. Na chwilę obecną możesz rozwijać staminę. Ćwiczę na ławeczce. Okej. Okay. Te klawisz, chcesz się zabawić? Zabrzmiało to bardzo jednoznacznie.
Kurwa, nie miałem to na myśli. O zakład chodzi, wyciskaniu sztangi na czas. Jakie warunki zakładu? Z kumplami uważamy, że nie wyciśniesz 15 razy tej sztangi w ciągu 60 sekund. To jaka stawka? Hej, to zależy ile dajesz. No dobra, damy 10 dolców, bo ja nie znam swoich możliwości. Łatwa kasa, hehe. Fajna odmiana, będzie zaskubać kogoś bez wcześniejszego dania mu w ryj. Gotowyś? Dobra, jak ja to aha, tutaj lewo i prawo. No dobra, potwierdź. A jak ja to mam robić? Aha, tymi guzikami. Dobra, raz. Zbyt szybko. Dobrze. Trzy. Nie, nie zaliczyło. Może to nie jest takie proste. Trzy. Cztery. Ile jeszcze mam czasu? 40 sekund. Nie, chyba to przegra, to zakład. Bardzo dobrze. Okej, okay, pięć. Sześć. Jeszcze połowa. Dawaj. Siedem. Nie mogę tego przegram. To 20 sekund, nie dam rady. Osiem. Kurde. Tak niewiele brakuje. Dziewięć. Dziesięć. O nie. 11. Przegramy tą dychę. No dobra, ale już będę wiedział na przyszłość, jak to wykonywać. No, 3 zabrakło, kurczę. Dobra, weź mi. Co, na pewno chcesz przerwać, tak. Co powiedzieć? Zadanie jest zakończone. Kurde, jakie mięśniaki tu chodzą. Czułem, że będzie to łatwa kasa. Co on tu powiedział? Kurde, nie wiem. Kondycja, poziom statystyk. Co my tutaj jeszcze mamy? Chodźmy z tobą, ja tutaj nieswoje się czuję, kurde, oni tu zaraz dojadą tutaj. Przeszukiwanie paczek. Uda się do pokoju przeszukiwania paczek. Dobra, przeszukamy sobie paczki. Podczas tej rutyny musi przeszukać zawartość przesyłek. Dobra, podejdźmy do półki. Weźmy sobie paczka Krystiana Szymańskiego. Przeszukiwanie paczek. Otwórz przesyłkę, rozkrojąc dwie kapudła. Podnieś wybrany przedmiot, obracaj nim. Otwórz opakowanie. Gdy znajdziesz kontrabandę, skonfiskuj ją w imieniu więźnia, albo weź ją dla siebie, możesz spróbować pokryć ją mu to komuś sprzedać. Okej. Okay. No to otwórzmy sobie tą paczkę. Cyk, cyk, cyk. Krystian, co tu do ciebie przyszło? Sobie obejrzymy to wszystko, weź. Szampon. Nie wygląda podejrzanie, chyba możesz go sobie wziąć. Przeszukiwanie paczek. Odłóż przedmiot. Otwórz przedmiot. A możemy go otworzyć, może coś w środku jest. Możemy otworzyć, spoko, możemy tu zajrzeć. Coś tu nie ma schowane, tutaj nic nie jest? Nie. Chyba nic, to chyba nic nie jest, co? Przytrzymaj, przesuwaj. Odłóż przedmiot, dobra. Możesz to wziąć, możesz sobie to wziąć. Zobaczmy sobie ten drugi szampon. Zobaczmy sobie do środka. O, coś jest tutaj. Tutaj coś jest. Oj, Krystian. Narkotyki jakieś, co to jest? Jak ja mam to wziąć? Naciśnij, aby wziąć kontrabandę. Kontrabandą właśnie, dragi. Warte 63, pozostaw, zabierz. Zabezpiecz. Dobra, zabezpieczyliśmy to. Oj, Krystian. Tu mamy jakąś puszkę. Nie wiem, czy ją otworzyć. Otwórz przedmiot. No musimy otworzyć, no jak? I tutaj też coś jest, popatrzcie. Dragi, ja pierniczę. Zabezpiecz. Krystian, ty narkomanie. Tutaj mam jakieś tabletki, co to jest? Otwórz mi to. A coś w środku jest? A nic w środku nie ma, to dziwne właśnie. Zwykłe pudełko, ale tam w środku niczego nie widzę. Dobra, to sobie możesz zachować. Tutaj mamy, co to jest? Jakieś kapsułki, cukierki możesz wziąć, spoko. Tu mamy chyba jakiś kolejny szampon. Zobaczmy, czy coś tutaj nie będzie schowane. Nic w środku nie widzę, dobra. I tutaj mamy czekoladę. Czekoladę też otworzymy, a jak?
Ale nic w niej nie ma. A drugą stronę jeszcze otworzymy. Nie, tylko jedną stronę można, dobra. Widzę, że w porządku, ale dwa tragi znaleźliśmy, więc... więc Krystian, dostaniesz karę na pewno. Weź paczkę. Dobra, sprawdzone paczki odłóż na półkę. Odłożone. Jeszcze mamy tutaj... ile tych paczek? A, tu są sprawdzone, dobra. Tu są do sprawdzenia, rozumiem. Tu odkładamy sprawdzone paczki. A te są do sprawdzenia. To jest paczka... Kromki! Kromka, zobaczmy, co ty tutaj masz. Co tobie przyszło. Ojej, ile rzeczy. Jakiś magazyn. Jakaś książka, znaczy się. Otwórzmy ją. W środku nic nie ma? Nic nie ma, dobra. Kromka lubi czytać. Tutaj mamy jakieś tabletki na serce, czy co to jest? Chyba tak. Dobra, przeszukajmy je sobie. Nic tam w środku nie widzę. Więc spoko. Otwórzmy puszkę. Coś tu jest. Kontrabanda. Blanty znaleziono. Zabierz. Papierosy zabierzemy. Do schowaliśmy, sprzedamy je więźniom, kurde, albo ten, pohandlujemy z nimi, żeby respekt, fajnie, że puszkę może sporo też zamykać, żeby respekt u nich zdobyć, większy. Dobra. Dobra, Kromka w miarę taki grzeczny, bo tylko papierosy przemycał, zabraliśmy mu je, ale odsprzedamy je jakoś. No i tutaj mamy jeszcze paczkę Kotika, Kotik, paczka do ciebie przyszła. Sprawdźmy ją sobie. Kotik, co ty tutaj masz takiego wielkiego? Co to jest? Pasta do zębów. Tutaj będzie coś na bank, jestem pewien. Jest paczka, jest tubka. A w środku? A tą tubkę mogę otworzyć? Nie. Dobra, jednak tutaj nic nie było. Mamy puszkę z żarciem. Rodzinka przysłała. Mamy cukierki. O nie! Kotik, strzykawka! Zabezpieczymy to. Ja pierniczę. Co za narkomany? Będę musiał się rozliczyć tutaj z kotikiem. O, jeszcze coś mamy tutaj. Blanty. To zabierzemy, sprzedamy te blanty. W puszce nic nie ma. A już myślałem, że będzie grzeczny kotik, a tutaj nie. A jak? Musieli coś mu przesłać. Dobra, odłóżmy tą paczkę i zadanie będzie wykonane, tak? Super. Zadanie wykonane. Słuchajcie, ja będę kończył już ten odcinek, ale pobawimy się oczywiście dalej. W następnym odcinku spróbujemy tutaj porozmawiać z tym więźniami, który znaleźliśmy kontrabandę i spróbujemy wymienić te papierosy na kasiorę, a ja kasiorę, bo kasiora się przyda. Mamy tylko 35 dolców, a przydałoby się więcej jednak. Dobra, co ja muszę tutaj jeszcze zrobić? Czas wolny jest w tym momencie, no to w sumie idealnie. Na zakończenie odcinka, także pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym. I łapki oczywiście, Boże, bym zapomniał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, piona.